Okiem służb specjalnych, czyli podcast dla chcących zrozumieć świat mniej lub bardziej tajnych służb. Zaprasza Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć! Inna mafia! Dziś specjalny odcinek podcastu, w którym opowiem Ci o mafii, ale zupełnie innej mafii niż zapewne myślisz. Opowiem o fabularnej grze Mafia. Grze, której w ogóle nie musisz kupować. Grze, do której nawet nie potrzebujesz rekwizytów. No, chyba że chcesz. Opowiem Ci dziś o grze, którą wykorzystuje się do szkoleń oficerów wywiadu. Tych, którzy pracują z ludźmi na ulicach różnych miast na całym świecie. A przynajmniej wykorzystywano, na przykład całkiem niedawno, w Rosji. Bowiem ta tak zwana gra jest bardzo skuteczna w nauczaniu prowadzenia rozmów oraz życiu w świecie kłamstw i intryg. I dlatego idealnie nadaje się do szkoleń dla oficerów wywiadu czy policji. A dzieje się tak, gdyż praca służb i ich agentur nie zmienia się z upływem lat, w przeciwieństwie do cały czas ulepszanej technologii oraz taktyki działań. I uwaga techniczna! Nie będę zagłębiał się w szczegółowe zasady, zresztą bardzo proste, gdyż z nimi możesz dokładnie zapoznać się wpisując adres szpiegul.pl/gra. Transkrypcję tego odcinka podcastu znajdziesz na blogu typu Intelligence o nazwie szpiegul.pl, gdzie serdecznie Cię zapraszam, a jeśli masz do mnie jakiekolwiek pytania lub sugestie, to napisz e-maila na adres kontakt@szpiegul.pl. Zaczynamy! Trzy rodzaje. Zacznijmy od tego, iż fabularna gra Mafia funkcjonuje w trzech wersjach, trzech podstawowych typach. Jako gra szkoleniowa i stanowi podstawę dla wielu moich warsztatów związanych z przeprowadzaniem i przygotowywaniem się do rozmów biznesowych, sprzedażowych, wyjaśniających i negocjacji oraz legendowania działań w terenie. Stanowi ona taki poligon doświadczalny do stosowania umiejętności przekazywanych przeze mnie na szkoleniach w zakresie mowy werbalnej oraz języka ciała, czyli mowy niewerbalnej. Drugi typ to jako gra turniejowa, czyli ligowa. I ta jest już bardzo sformalizowana, a uczestnicy bezwzględnie stosują się do szczegółowego regulaminu danej ligi. A wszystko po to, aby każda gra w rozgrywkach mogła odbyć się w porównywalnych warunkach. W końcu tutaj liczą się punkty indywidualne i drużynowe. I o ile mi wiadomo, to w Polsce nie zaistniała jeszcze nigdy liga ogólnokrajowa, a funkcjonujące w przeszłości miały bardzo lokalny zasięg. Interesujące jest oglądanie takiej rozgrywki w charakterze widza, kibica. I to dopiero wówczas, gdy zawodnicy prezentują naprawdę wysoki poziom umiejętności w zakresie strategii i taktyki. Trzecia wersja to gra towarzyska, imprezowa. Ten typ gry jest najbardziej elastyczny, co wynika już z rozrywkowego charakteru samej gry i nie wymaga żadnych specjalnych przygotowań. Wystarczy, by moderator, czyli mistrz gry, potrafił ją poprowadzić, a uczestnicy biorą w niej udział, gdyż chcą wspólnej, acz inteligentnej zabawy. Bez względu jednak na rodzaj, fabularna gra Mafia łączy dwa rodzaje gier. Rywalizację, czyli walkę, oraz wydajność, to jest ta cała maskarada. Jest zarówno działaniem na pokaz, jak i walką o przetrwanie. Historia gry. Oryginalne zasady tej gry zostały opracowane w 1986 roku przez Dmitrija Dawidowa, studenta Wydziału Psychologii Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego. Gra, początkowo rozgrywana w salach wykładowych i akademikach uniwersytetu, stopniowo stała się coraz bardziej popularna w innych radzieckich szkołach, a w 1990 roku przekroczyła granice, popularyzując się najpierw w Europie, a następnie w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Według ustnie przekazywanej legendy wykorzystywana była w byłym ZSRR do szkolenia szpiegów i dyplomatów. Cóż,
mając na uwadze potencjał tej gry, to nie można tego wykluczyć. Na pewno jednak wiadomo, iż w roku 1998 Kaliningradzka Szkoła Wyższa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej zorganizowała kurs Psychodiagnostyka Wizualna, który został oparty na dwóch grach fabularnych Mafia i Zabójca, dzięki którym uczestnicy m.in. przyswajali różne techniki i metody argumentowania, komunikacji, manipulacja i czytania mowy ciała. Skąd to wiem na pewno? A choćby z książki, będącej również raportem badawczym z tego szkolenia, którą przeczytałem już wielokrotnie pod tytułem Komunikacja niewerbalna, opracowanie gier fabularnych Mafia i Zabójca. Wydawcą jest właśnie Kaliningradzka Szkoła Wyższa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej. Jest to podręcznik przeznaczony dla nauczycieli i studentów instytucji edukacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rosji oraz funkcjonariuszy policji i służb specjalnych w systemie szkolenia zawodowego. Ja ponadto korzystam także z innego podręcznika napisanego przez Edwarda Aslikiana pod tytułem Mafia. Głównym celem stosowania tej gry jako narzędzia szkoleniowego jest profesjonalne opanowanie technik i metod dekodowania języka ciała oraz rozwinięcie osobistych cech, takich jak uważność, obserwacja, krytyczność, szybkie myślenie, praktyczność i tym podobne. Do tego dochodzi umiejętność naśladowania różnych ról społecznych, co jest już konieczne przy przeprowadzaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych. W tej chwili gra fabularna Mafia jest popularna na całym świecie. W wielu krajach i miastach działają aktywnie stowarzyszenia, kluby i grona znajomych grające regularnie w Mafię. Jak już wspomniałem, jest ona również wykorzystywana w przeróżnych szkoleniach. Zasady niektórych odmian gry opatentowano i w sprzedaży znajdują się specjalne zestawy zawierające zasady i przydatne rekwizyty. Zasady mogą być bowiem dowolnie modyfikowane, zmieniając znacząco jej klimat, charakter, atrakcyjność, a także poziom trudności. Stąd mamy gry pochodne, z których najbardziej znane to Wilkołaki, Obcy, Cthulhu, Zemsta lub Vendetta, Rewolucja, Wojna Mafii, Zabójca, Ruch Oporu, czyli The Resistance oraz Avalon, Rycerze Króla Artura. Część z nich jest dostępna w sprzedaży jako gry planszowe lub karciane, a dodam jeszcze, że im więcej osób gra, im więcej mamy ról, czyli postaci, im więcej te postaci są skomplikowane, chodzi na przykład o tworzenie jednej postaci z dwóch, a nawet trzech, tym bardziej gra staje się złożona. I funkcjonowanie w takiej krainie kłamstw i intryg odbija się na graczach, co widać po ich emocjach w trakcie rozgrywki. Ponadto dla uatrakcyjnienia gry wprowadza się czasami inną fabułę. W takiej sytuacji przy wyborze mistrza gry należy zwrócić szczególną uwagę na jego wyobraźnię i umiejętności narracji. Fabułę wymyśla się dowolnie, aby pasowała do założeń wynikających z przyjętych zasad gry. I gra przybiera wówczas inne postaci, takie jak kosmici i ludzie, kowboje i Indianie, ryby i ośmiornice, Egipcjanie i mumie, herosi i potwory na tle mitologii greckiej, wróżki, czarodzieje, czarownicy, czarownice, rozbitkowie i małpy, małpy i piraci, youtuberzy i hejterzy, uczniowie i nauczyciele i tak dalej. A jeśli chodzi o tło, to wybór jest również nieograniczony. Starożytny Egipt, Grecja, Rzym, dno oceanu, miasto, kosmos, odległa planeta, bezludna wyspa i tym podobne. Świat gry. Oto mamy małe miasteczko, w którym żyją sobie ludzie. Większość z nich to uczciwi obywatele, ale wśród nich działają również członkowie mafii. Nikt jednak nie wie, kim oni są, no poza samymi mafiozami. Nawet komisarz policji czy też szeryf. To jest zresztą jedyna zaleta mafii. Jej członkowie znają się, a mieszkańcy miasteczka nie mają pojęcia, kto spośród nich jest w mafii. Bo to jest tak jak w tej przypowieści z pogardzanych przez wszystkich kaczuszką, która chciała być właśnie w mafii. Zawsze o tym mówiła, a ci, których o to prosiła, niezmiennie mówili: mafii nie ma. Aż pewnego razu udała się do baru uznawanego za mafijny, tam podeszła do gościa, który uznawany był za szefa i powiedziała, że chce do mafii. Wówczas usłyszała, że mafia nie istnieje.
I to byłaby cała opowieść, gdyby nie fakt, iż następnego dnia, ponownie podśmiewując się z kaczki, zapytano się jej: i co, dostałaś się do mafii? No co ona odpowiedziała dość smutno: mafia nie istnieje. I to wszystko. No z tym, że wszyscy nagle zaczęli traktować kaczkę z najwyższym szacunkiem albo obawą. W każdym razie nie wyśmiewano już jej więcej. A w naszym miasteczku problem jest taki, że każdej nocy ginie jeden z miastowych. Kandydata do odstrzału członkowie mafii ustalają w rundzie nocnej. W dzień zaś, to jest runda dzienna, odbywają się rozgrywki słowne wszystkich żyjących graczy, członków społeczności miasta. I te rozmowy są najbardziej pasjonujące, te pełne przypuszczeń i podejrzeń dyskusje. To tutaj powstają wszystkie kłamstwa i wszystkie intrygi, to tutaj buduje się legendy. A gra kończy się po osiągnięciu przez dowolnego gracza określonej liczby punktów lub gdy gracze nie wyrażają już chęci dalszej gry. Wygrywają dobrzy obywatele lub mafia. Bo różnie to bywa. Zyski z gry. Mafia to fabularna gra intelektualna, gra, w której każdy uczestnik buduje legendę, maskę, czyli wymyśla całą swoją postać, całe swoje życie. Jeśli jest mafiozem, to oszukuje podwójnie. Ale i zwykły tak zwany dobry obywatel może chcieć pozbyć się jakiegoś konkurenta i też oszukuje podwójnie. Bo nie tylko mafia eliminuje mieszkańców. W każdej rundzie dziennej również dobrzy obywatele eliminują jedną osobę ze swego grona. Demokracja w pełni. Główną siłą postaci w grze mafia, zarówno mafiozów, jak i uczciwych obywateli, jest umiejętność organizowania interakcji w mini drużynach. W pracy jest to bardzo przydatna umiejętność. Porozumienie się z ważnym klientem, rozmowa z wartościowym kandydatem, realizacja kampanii reklamowej wymagają gotowości do szybkiej, harmonijnej, ale i nieszablonowej interakcji. A doświadczenie pokazuje, że małe dwu- lub trzyosobowe grupy robocze lepiej radzą sobie z takimi problemami niż samotne osoby. Zwróć również uwagę na to, iż na rynku praktycznie nie ma szkoleń mających na celu interakcję w tak małych grupach. A fabularna gra mafia to właśnie zapewnia. Mafia stawia przed graczami jasne zadanie – zbudować właściwą komunikację z sojusznikami. Za każdym razem, zazwyczaj granych jest kilka sesji tego samego dnia, gracz wchodzi w grę z nowymi ludźmi, z nowymi postaciami, czyli odgrywanymi rolami i musi opracować ze swoimi sojusznikami, nowymi sojusznikami, wspólną strategię przeciwko wszystkim innym. I nie ma znaczenia, czy jego koledzy z drużyny są dla niego znani lub sympatyczni. Najważniejszy jest wspólny cel. A jedną z wielu istotnych spraw podczas gry w mafię jest to, że opowieść gracza musi być spójna, logiczna i przekonująca w odniesieniu do opowieści innych uczestników. Bo to jest gra zespołowa, w której jeden niedoświadczony gracz z jednej strony może się pogubić, z drugiej zaś pociągnąć na dno całą swoją drużynę. I to jest powód tego, że nowi gracze najpierw powinni oglądać grę jako widzowie, kibice, a dopiero później zaczynać uczestniczyć w niej. Z reguły stosuje się metodę akwarium. Gracze znajdują się w pokoju gier, gdzie umieszczone są również kamery i mikrofony, zaś widzowie znajdują się w odrębnym pokoju, gdzie każdy może oglądać grę, dzieląc się swoimi wrażeniami bez ingerencji w tę grę. I nie ukrywajmy, doświadczeni gracze zwykle nie siadają do gry z początkującymi. Maf kluby. Jeszcze kilka słów o maf klubach, czyli klubach zrzeszających graczy mafii, bo takie na świecie istnieją. W Polsce w chwili obecnej chyba nie ma takowych, ale nie chcę przesądzać, być może po prostu nic o nich nie wiem. Kluby mają swoje specjalizacje. Te, które są nastawione na rozgrywki ligowe, to preferują grę zgodnie z klasycznymi zasadami, a inne stawiają na dobrą zabawę. Jednakże przy całej różnorodności można wyróżnić tak naprawdę dwa rodzaje maf klubów. Komercyjne, czyli takie, w których każdy gracz, jeśli chce zagrać, to każdorazowo musi uiścić opłatę za to, aby usiąść przy stole, oraz kluby zamknięte, w których gracze płacą miesięczne składki członkowskie.
Dobry mistrz gry bywa drogi, ale bez niego nie ma wysokiej jakości gry. Nowi zaś członkowie są przyjmowani na podstawie rekomendacji członków klubu, ale mogą siedzieć przy stole dopiero po regularnym odwiedzaniu klubu i oglądaniu meczów. I w końcu rada klubu decyduje, kto jest wystarczająco przygotowany, aby nie zepsuć gry i zacząć grać. W takich klubach największy nacisk kładzie się na najwyższy poziom w grze. Mowa niewerbalna. Język ciała to cały system znaków, z których każda osoba korzysta podczas interakcji ze światem zewnętrznym. Sygnały te często przetwarzamy nieświadomie, z niesamowitą dokładnością. Jeśli nie harmonizują one z towarzyszącymi słowami lub innymi środkami wyrażania osoby, doświadczamy nieufności i wątpliwości w przekazywanych komunikatach. Im bardziej harmonijne, ekspresyjne środki komunikacji niewerbalnej używamy, tym bardziej autentyczni jesteśmy w oczach innych. A jednocześnie my ludzie lepiej rozumiemy mowę ciała niż język ciała, który jest bardzo zróżnicowany. No cóż, przede wszystkim znaczenie słów, treść stojąca za nimi, to rozumiemy. A znaczenie reakcji niewerbalnych ustala się tylko w kontekście konkretnej sytuacji. Człowiek od dzieciństwa uczy się nie tylko wyrażać, ale także ukrywać swoje myśli i emocje. Aby nauczyć się, jak dokładnie przekazywać wiadomości niewerbalne, musisz mieć możliwość kontrolowania własnych, arbitralnych reakcji, w tym tych nieświadomych. Co do zasady, język ciała jest bardziej zgodny z prawdą niż język słów. Jest tak dlatego, iż język ciała nie zawsze chce towarzyszyć fałszywym treściom, które mogą służyć jako bardzo cenne informacje o prawdziwej wiarygodności tego, co zostało powiedziane. Każda nasza poza jest pozycją ludzkiego ciała typową dla danej kultury. Udowodniono już, że pozy zamknięte, gdy ktoś w jakiś sposób próbuje zamknąć przód ciała, zająć jak najmniej miejsca, taka pozycja stojąca napoleońska, ręce skrzyżowane na klatce piersiowej, siedzenie, obie ręce spoczywają na brodzie i tym podobne, są postrzegane jako pozory nieufności, braku porozumienia, sprzeciwu, krytyki, a pozy otwarte to jest taka pozycja, ręce otwarte, dłonie w górze, gdy się siedzi ręce rozłożone, nogi rozłożone, to te pozy są postrzegane jako pozy zaufania, zgody, dobrej woli, komfortu psychicznego. I prawie wszyscy ludzie potrafią czytać pozy ludzkie, choć, co oczywiste, nie zawsze rozumieją, jak to robią. Równie łatwo jak pozę rozumiemy znaczenie gestów, które zajmują szczególne miejsce w procesie komunikacji. Dlatego w procesie komunikacji nigdy nie zapominaj o zgodności, to znaczy o zbieżności gestów i wypowiedzi. Wypowiedzi mowy i towarzyszące im gesty muszą się pokrywać, gdyż każda sprzeczność pomiędzy gestem a znaczeniem wypowiedzi jest sygnałem kłamstwa. I wszystkie te umiejętności szkoli się poprzez uczestnictwo w fabularnej grze Mafia na coraz wyższych poziomach zaawansowania. Opowiadam ci o tym wszystkim, gdyż po prostu znam się na tym. Sam byłem oficerem polskich służb specjalnych, a obecnie szkolę profesjonalistów wywiadu i bezpieczeństwa biznesu CSI, czyli Corporate Security Intelligence, wywiadowców, analityków, bezpieczników, strategów biznesowych oraz każdą osobę zainteresowaną tematyką. I niezmiennie stoję na stanowisku, że praca służb i ich agentur nie zmienia się z upływem lat, w przeciwieństwie do cały czas ulepszanej technologii, a także taktyki działań. Jeśli słuchasz tego podcastu, to już o tym wiesz. Jeśli masz jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, to zapraszam Cię na dalsze audycje, a jeśli ich nie masz, to zapraszam Cię tym bardziej. A ten odcinek zakończę. Być może chciałbyś się ze mną podzielić jakimiś pytaniami lub sugestiami? Możesz to zrobić, pisząc e-maila na adres kontakt@szpiegul.pl albo bezpośrednio w komentarzu na blogu lub pod tym odcinkiem na YouTube'owym kanale szpiegul.pl. I mam do Ciebie ogromną prośbę, poleć ten podcast OSS okiem służb specjalnych przynajmniej jednej osobie spośród Twoich znajomych. Jednej, a w ten sposób ten podcast dotrze do wszystkich zainteresowanych. Jeśli zaś nie chcesz przegapić nic z tego, o czym opowiadam na temat służb mniej i bardziej tajnych,
to zasubskrybuj newsletter na stronie szpiegul.pl. Otrzymasz wówczas darmowego e-booka mojego autorstwa. I zapraszam Cię serdecznie na blog. Jest to bowiem centralne miejsce całej mojej aktywności dla Ciebie, a także na wszystkie miejsca okołoblogowe. Facebook, Instagram i LinkedIn. Wszystkie namiary znajdziesz na przykład na YouTube'owym kanale szpiegul.pl pod tym odcinkiem podcastu, albo też na blogu. Do usłyszenia! Szpiegul.pl, okiem służb specjalnych. Cześć!